Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Jesteśmy już na końcu pierwszego tygodnia przygotowań. Krótkie podsumowanie, jak to wyglądało? No, w tym okresie skupiliśmy się przede wszystkim na przygotowaniu kondycyjnym. Po testach, które zrobiliśmy, wiedzieliśmy na jakich prędkościach, jakich dystansach, w jakich przerwach będziemy biegać, więc treningi były planowane pod to. Oczywiście teraz też udało nam się przeplatać elementy fazy przejścia do ataku, do obrony, natomiast to nie jest celem w tym tygodniu, to będzie elementy taktyczne będą coraz częściej pojawiały się w tych najbliższych dniach. Tak jest. Panowie, jak wygląda ćwiczenie? Apo, dostajesz piłkę, przyjmujesz, naprowadzasz dla szpionie, ruch robi za lewa, i mnie kręcić. Nie, no przecież to jest koniec tygodnia, już nie żyjemy. Nie żyjesz już, ale to co? Tak ciężko było w pierwszym tygodniu? Na pewno gierki nie kręci. Czemu? Nogi bolą? Nie. Nie ma czucia? Nie, wszystko jest dobrze, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To tak jak misiu prawie. Co? Kula, nogi bolą po pierwszym tygodniu? Na przykład tak. I co, cieszysz się, że na razie jeden dzień przerwy i znów zaczynamy? Myślę, że się przyda dzień regeneracji i później znów. Ale sparingi przychodzą, także chyba będzie lepiej i ciekawiej, co? Tak, myślę, że sparingi to fajna rzecz, odskocznia i wykazania się, pokazania. Nabronił, co? Przed chwilą. Czyli w ogóle. Strasznie ci powiem. Się na ciepło. Ja? Ja powiem ci, że w śniegu to jest przyjemność. Bardzo ciężko. Tak? Ale chłopcy dają radę. Są cały czas w gazie. Raczej co dużo robię? Masowania masz już mamy, tak na od początku? Mamy dużo. O co masz? Yeah. Jezusie, jak on dzieli, normalnie jak Pitagora. Grzesiu jest Niki Laudą. Ola! Nie szkubło nim, tylko wjechał w krawężnik. Dokładnie. Lukas Waskis nowy. Tak? Lukas Bielak nowy. Zapamiętajcie te słowa.